Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Przy tej ilości pytań, które zadajecie mi każdego dnia, wygląda na to, że będziemy musieli spotykać się przynajmniej kilka razy dziennie. Dzisiejszy temat to jak bronić się przed metalami ciężkimi oraz wszelkiego rodzaju innymi truciznami, które spadają na nas z powietrza. Bardzo wiele osób, również osób z mojego bliskiego otoczenia, ma bardzo duże problemy w momencie, gdy to, co zostało rozpylone, po dniu czy po dwóch dniach spada na nas na dół, czyli na nasze rośliny i na nas. Szczególnie osoby, które bardzo dużo przebywają na świeżym powietrzu i nie noszą jakiegoś ubrania od stóp do głów, czyli części ciała są odkryte. Jak wiecie, w tym klimacie czy w tej porze roku większość z nas chodzi z otwartymi ramionami czy nie nosimy swetrów czy golfów. Pojawia się bardzo silne swędzenie skóry, wypryski i tego rodzaju inne rzeczy, ale to nie jest temat tego filmu. W moim filmie na temat tego, jak odtruwamy organizm z metali ciężkich, związanych również z tym tematem, tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, bardzo proszę sobie przejść na mój kanał na YouTube do tego filmu, który oglądacie w tej chwili, i tam w opisie poniżej filmu będzie link do tych filmów, dwóch filmów czy trzech, już nie pamiętam, na temat właśnie tego, jak się odtruć. I jak dobrze pamiętam, również tam poruszałam temat oleju do nacierania skóry, którego głównym składnikiem są maki polne, czyli te, które widzicie na zdjęciu. Ponieważ u nas w tej chwili maki czerwone kwitną i w tym roku wygląda na to, że natura wie, że tak bardzo ich potrzebujemy, jest ich po prostu mnóstwo. Jeszcze 2-3 lata temu było ich bardzo mało i nie mogłam samodzielnie tworzyć tego oleju. Dopiero rok temu po raz pierwszy udało mi się tych kwiatów nazbierać, a w tym roku są u nas w oazie. I teraz tak, przypuszczam, że u Was również kwitną, dlatego dokładnie teraz ten przepis, ja dokładnie dzisiaj robiłam ten olej. Moi drodzy, jak to robimy, będziecie widzieć na zdjęciach, czyli potrzebujemy jak najwięcej kwiatów, tych czerwonych maków. Potrzebujemy dobry jakościowo olej. Wy możecie skorzystać z oleju z oliwek czy innego. Bardzo ważne, by nie był to olej rafinowany, tylko olej tłoczony na zimno. Ja w tym przepisie akurat używam dwóch olejków firmy Kadi, które są u mnie zbędne. To były moje stare zapasy olejów, a ponieważ od dłuższego czasu nie kupuję rzeczy pakowanych w plastik, a one niestety są pakowane w plastik, to one stały sobie na półce i dokładnie dzisiaj znajdą swoje zastosowanie. Widzicie na zdjęciach, że używam w tej chwili głównie olejków, które są sprzedawane w butelkach szklanych. I to w tej chwili do pielęgnacji twarzy jest olej z kameli, a do pielęgnacji całego ciała są różne, arganowe i tak dalej. Ale to również nie jest tematem tego filmu. Jak przygotować taki olej? Moi drodzy, potrzebujecie kwiaty polnych maków, potrzebujecie dobry olej i potrzebujecie jakiś pojemnik szklany w kolorze ciemnego fioletu. U mnie jest to słój, który ja zdobyłam i zawsze jak kupuję ceolit, ten minerał ceolit i bentonit, to u tej pani, która sprzedaje te minerały, jak wiecie, znacie ten temat, jak udało mi się uratować życie mojego kotka, również przy pomocy właśnie odtruwania ceolitem, to te słoiki są zbędne, one zostają mi i one są dokładnie z takiego ciemnego, fioletowego szkła. Jeżeli nie macie takiej butelki, takiego słoika, to bierzecie zwykły słoik i kupujecie sobie farby do malowania na szkle w kolorze ciemnego fioletu i malujecie ten słoik od zewnątrz, nie od wewnątrz, od zewnątrz. I potem co robimy, moi drodzy?
Zalewamy po prostu te kwiaty polnego maku, zalewamy tym olejem, następnie poruszamy troszkę tym słoikiem, a następnie zamykamy, szczelnie zamykamy. W moim przypadku wieczko słoika jest jeszcze owinięte plastrem, aby jak najmniej powietrza dostawało się do wewnątrz i wystawiamy na działanie słońca. I tutaj wybieramy dni, gdzie to słońce jest bardzo silne i godziny południowe. Możecie robić pomiędzy tym przerwy, jeżeli macie tylko wolne weekendy, to robicie to tylko w weekend, a w tygodniu ten słoik po prostu stoi gdzieś u Was w mieszkaniu. I teraz bardzo ważne jest to, aby on był wystawiony na słońce przez minimum 80 godzin do 120 godzin. I po takim napromieniowaniu energią słoneczną ten olej jest gotowy. Zostawiacie go w tym słoiku, możecie go przelać sobie do innego pojemniczka, ale ja osobiście go zostawiam w tym słoiku i przelewam tylko takie malutkie ilości, które aktualnie potrzebuję i stosujecie go do nacierania Waszego ciała w momentach, gdy po wyjściu na słońce pojawia się to swędzenie lub nawet przed, możecie go zastosować zapobiegawczo już wcześniej. I jest to recepta, którą ja poznałam z bardzo, bardzo mądrej książki pana Jakoba Lorber. O tym Wam również mówiłam. I z bardzo mądrej strony, która zajmowała się już wiele, wiele lat temu właśnie tym, jak walczyć, jak leczyć się i co robić, aby to, co spada na nas z nieba, nie miało aż tak tragicznego na nas skutku. Na zdjęciach widzicie również, że ja dodatkowo obok słoika rozstawiłam kryształy górskie, czyste, naturalne skałki kryształu górskiego. Stosuję to zawsze w momentach, gdy pragnę coś pozytywnie naenergetyzować. Co jest jeszcze bardzo ważne, moi drodzy, taki olej przechowujecie u Was w domu. Daleko, jak najdalej, od telefonu komórkowego, od jakichś urządzeń elektronicznych, elektrycznych i tak dalej. Starajcie się zwracać na to uwagę. Ten olej, który ja miałam od zeszłego roku, ja go zużyłam w całości. Głównie mój partner, ponieważ ja jestem osobą bardziej odporną na to, co spada na mnie z nieba. Jest to związane z tym, że udało mi się aktywować pewne części w moim DNA, które mi w tym pomagają, ale to jest temat na inny film. Natomiast cały zużyty, nie było żadnego problemu z tym, żeby jakoś nieładnie pachniał, czy coś w tym sensie. Możecie dodać do tego na przykład kropelkę naturalnego olejku eterycznego z lawendy, czy z róży, czy z kamfory, ale polecam Wam lepiej stosować taki olejek naturalny. Dajcie mi znać, moi drodzy, czy ten filmik Wam się spodobał poprzez kciuki w górę i komentarze. Jeżeli uważacie, że ktoś cierpi z tego powodu na różne swędzenia skóry, mogą pojawiać się również tak zwane morgelons. Na pewno żeście na ten temat już czytali. To są takie specyficzne rzeczy, które do tej skóry wchodzą i powodują różne podrażnienia. To jeżeli uważacie, że ktoś na to cierpi, prześlijcie mu po prostu link do tego filmu. Mam nadzieję, że tej osobie również on pomoże. Możecie go również umieścić na Waszej tablicy na Facebook. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bukarti.